Dawno nie robiłam aktualizacji, więc chciałam Wam pokazać, jak się zmieniło moje akwarium. Teraz to jest takie pół na pół paletkarium, a trochę bojownikarium. Paletki nadal są, jak widać. Jest ich w sumie 9 sztuk takich prawie dorosłych osobników. Mają coś ponad rok. Dobierają się w pary, te pary się czasami mieszają, samce wymieniają się, to znaczy zmieniają samiczki czasami. W tej chwili też, zaraz Wam pokażę, jedna para, zresztą widać po lewej stronie, jakaś parka na liściu żabienicy postanowiła złożyć ikrę, bo ja już pozabierałam stożki. Dlatego, że chciałam ukrócić trochę to rozmnażanie, bo wówczas pary zajmują jakieś tam terytorium i gonią resztę w krzaki. Może nie są jakieś tam strasznie agresywne, reszta do jedzenia i tak wychodzi, ale poza porą jedzenia osobniki najbardziej zdominowane siedzą ukryte w zaroślach. I tak w tej chwili też widzicie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem paletek z przodu, a dwie są schowane za tą kępą roślin na środku zbiornika. Tutaj akurat ta parka właśnie tańczy. Znaczy nie tańczy, składa ikrę pięknie. Tylko prawdopodobnie ten liść usunę, żeby już ich nie denerwować, bo one w tej chwili jeszcze są spokojne. Natomiast jak maluszki zaczynają się wylęgać, pojawiają się larwy, wtedy para robi się drażliwa. Odgania to, co jest w zasięgu. Nawet nie to, że małe rybki, bo nie ruszają tych mniejszych, natomiast inne paletki są wtedy niemile widziane w najbliższej okolicy. No i widzicie bojowniczki. Tu jest samiec, którego udało mi się rozmnożyć z jedną z moich samiczek. I on, zaraz zobaczymy, czy się da go zbliżyć. Chociaż troszkę ciemno. Jest dość oryginalny. Samiczka, z którą podszedł do tarota, nie jest akurat ta, nie, 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 jest tu taka różowa, ale w tej chwili jej nie widzę, więc nie pokażę. I po nich są właśnie maleństwa, które widać w tym akwarium. W różne kolory idą. Myślę, że będą bardzo ciekawe. To jest zasadniczo mój pierwszy miot bojowników, nie licząc jednego udanego tarła w sklepie, w którym pracuję. A kolejne maleństwa są w oddzielnych zbiornikach, ale jeszcze nie przypominają bojowników. Na razie to są po prostu mini rybki, więc nie wiem, jak będą wyglądały w przyszłości. Co tu jest jeszcze? Są nadal ramieleskie, ale tylko kilka sztuk. Pływa sobie taki samczyk Electric Blue. Tutaj jest również gdzieś samiczka, tutaj samiczka złota, tak wygląda. One nawet podchodziły razem do tarła, w tej chwili pływają sobie od tak oddzielnie, nie robią sobie krzywdy. Nie robią również krzywdy dla parki standardowych weloniastych, która tutaj pływa. Tutaj widzimy samca, jego samiczka też gdzieś jest. W każdym razie wszystkie cztery sztuki bardzo ładnie w akwarium się dogadują. Reszta ramilezek poszła do drugiego zbiornika. Paletki absolutnie nie są zagrożeniem u mnie dla tych wszystkich drobniejszych rybeczek. O, troszkę się ganiają jednak. Znaczy ramilezki popłynęły w tej chwili. Ale to są tylko takie delikatne przepychanki. Absolutnie nie ma podszczypywania płetw czy jakiegoś zagonienia rybki, która się nie pokazuje później przez kilka godzin. Natomiast z tych bojowniczków jestem
w tej chwili bardzo zadowolona. To jest widok, który chciałabym mieć cały czas w akwarium, czyli samce. Więcej samców niż jeden w akwarium. No nie będę się tym cieszyć prawdopodobnie zbyt długo, bo z tego co czytam, to niestety w pewnym momencie samce zaczną być terytorialne względem siebie. I jeśli tylko zobaczę, że płetwy są podskubywane, będę musiała je jakoś rozdzielać. Na razie jeszcze o tym nie myślę, bo być może, że jeszcze miesiąc, może nawet dwa będą pływały razem. Być może, że zdążą do tego czasu im ładnie urosnąć płetwy i zmienią się jeszcze dodatkowo kolorki, bo ten samiec jest piękny, prawda? Aj, kurczę, nie pokazuje się, podpłynął tutaj, gdzie jest ciemno. W każdym razie, o czym to ja mówiłam? Aha, kolorki bojowników również się zmienią, bo one się zmieniają praktycznie cały czas. Bojownik dorasta i zmienia się również jego kolorystyka, nasila się. Zmieniają się czasami położenie, zmienia się czasami położenie barw w miejscu jakichś jaśniejszych plamek, robią się ciemniejsze. Nie wiem, jak bojowniki to robią, ale tak właśnie jest. A, ostrość zniknęła. Rośliny rosną, bardzo ładnie rosną, a powoli rosną, więc nie muszę się bawić nie wiadomo jak często w przycinki. Podaję cały czas, tak jak zaczęłam około wakacji, Algenstop General, bo po prostu rzeczywiście zatrzymuje u mnie pojawianie się glonów. Podczas gdy teraz prawie nie mam krewetek, jest trochę ich ukrytych, dorosłych w gdzieś w krzakach, w mchach, ale maleństwa no, nie mają szansy przetrwania przy tylu polujących rybkach, bo sami widzicie, te malutkie bojowniczki siedzą cały czas w krzakach i wypatrują, co by tu zjeść. Ramireski, które tu wcześniej pływały, to samo, także no, to nie jest dobre miejsce w tej chwili dla krewetek. A skoro krewetki nie mogą walczyć z glonami, no to tutaj pozostaje tylko ten środek od glonów, który mi jednocześnie wspomaga dalej roślinki. I to już jest pewne, że u mnie na moje akwarium on super działa, bo jak tylko przy którejś podmianie, boleję go raz w tygodniu, przy którejś podmianie nie dałam tego środka, to po kolejnym tygodniu już zauważyłam, że krasnorosty ponownie zaczęły się pojawiać. Dlatego będę go stosowała, dopóki nie widzę żadnych skutków ubocznych. Chociaż wydaje mi się, że zmniejszyła mi się ilość helenek malutkich, ale to być może, że jest tylko okresowe, więc jeśli jeszcze nie mogę powiedzieć, czy to na pewno ma wpływ ten środek od glonów, czy to przypadek. Zobaczymy z czasem. Poza tym wszystko jest ok. No właśnie, tam też parka jakaś paletek trzęsie się nad kokosem. Ale widzę, że jest samiec z plamką na pyszku, to jest samiec. I dwie samiczki, które cały czas o niego walczyły i zmieniają się właśnie. On podchodził, dotarła już i z jedną, i z drugą. Mam na myśli tą samiczkę po prawej stronie i tą samiczkę tutaj. A to jest jeszcze inny samiec, który nie wiem, czy z tą samiczką, czy z podobną podchodził. Również dotarła, również były przecinki. Więc to są, tu są dwie pary, no i właśnie trzecia ta. Trzy rybki, jeszcze nie jestem do końca przekonana, jakiej są płci. Mam też taką samiczkę bojownika, ono całkiem inaczej powinno się wybarwić. To jest tak zwany mustard gas, ale no nie wygląda tak, jak nazwa wskazuje. Druga samiczka, która jest mamusią dwóch z moich w dwóch tarłach maluszków, ale też nie chcę się pokazać, ale może się uda, bo jest piękna.
Nie, nie chcę się pokazać. No trudno, innym razem. Co tu jest jeszcze? Trochę kirysków jest, ale niewiele. Zbrojników prawie nie mam. W każdym razie jest z akwarium ok. Tak, spróbuję wam pokazać, troszkę jest daleka. Nad trawnikiem na razie nie myślę, bo ta przestrzeń odsuniętego piasku mi się jak najbardziej podoba. Więc nie będę tutaj na siłę nic sadziła. To by było na tyle na dzisiaj, bo chyba i tak się za bardzo przedłużyło. Na razie.